21.40. Rozmowa kontrolowana. Program informacyjny. Program telewizyjny albo audycja radiowa, której głównym celem jest przedstawienie bieżących wydarzeń, najczęściej politycznych i społecznych, ale także między innymi kulturalnych, sportowych, ekonomicznych i naukowych. W piątek. Marek Czyż, witam Państwa. Oto, co dziś przygotowaliśmy. Nowe otwarcie. Między sąsiadami zawsze są jakieś sprawy do załatwienia. Stare problemy. To tylko były rozmowy, nic wiążącego. Siła gestu, gest siły. I wtedy pokazałem tego z takim uśmiechem, że hej. I odzwierciedlał zatem ten gest realne emocje całego narodu. Wróciliśmy do Państwa domów. Start. W jednej stacji telewizyjnej, w jednym programie informacyjnym mamy ten pluralizm i o to właśnie będziemy dbać. Szef polskiej dyplomacji z wizytą w Kijowie nie była zapowiadana, jej szczegóły utajniono. To pierwsza stolica, którą odwiedza Radosław Sikorski po objęciu resortu spraw zagranicznych. To może być ważny moment. Kwestia eksportu ukraińskiego zboża i protesty przewoźników na granicy ochłodziły polsko-ukraińskie stosunki. Co mają sobie dziś do powiedzenia najbliżsi sąsiedzi? Mateusz Lachowski. Wizyta w towarzystwie syren. Szef polskiej dyplomacji spotkał się dziś w Kijowie z ukraińskim ministrem Dmytro Kulebą. Kiedy rozpoczęła się konferencja prasowa, w całej Ukrainie ogłoszono alarm. Ten alarm lotniczy, który Państwo słyszycie, to jest powód, dla którego tu jestem. To jest kompletnie nie do zaakceptowania, aby sąsiedni kraj napadał na sąsiada pod jakimkolwiek pretekstem. Radosław Sikorski spotkał się również